Welcome w popkulturze. Dorota Wellman z nami. Jakub Welman z nami. Zapraszamy was. Serdecznie. Witam pani redaktor. No. Wiedziałam, że to będzie no coś. Jak, mogłem, no, mógłbyś powiedzieć dzień dobry, mamo, hmm, czy coś, no jakiejś kulturalnej. to wszystko. Od a razu jak, na wejście. jak ja, ja mam do ciebie powiedzieć dzień dobry, synu, czy, czy co? Nie, no też wiesz jakimś moim tytułem. stanowiskiem, tytułem dokładnie. E, cześć, dziecko. A cholera. E, e, wiedziałeś, że tak będzie. E, chcesz robimy przejść przez nasze piękne. A, okej, okay, no dobra. Robimy widzieć. wspólnie podcast. Mm -hmm, Skąd nam przyszedł ten pomysł do głowy? Nie wiemy, chyba. Ja jakoś tak od wielu lat coś proponowałem, żebyśmy zrobili jakiś projekt razem i zawsze jakoś tak, wiesz, stawałem... Okoniem. Okoniem, do dokładnie. E I zawsze musiałem, co ludzie pomyślą i to teraz chyba myślę o tym w mniejszym stopniu, więc... by znaczy, nie, zawsze nam się dobrze gadało, nigdy nie mieliśmy żadnych... Nie, dobrze, ale wytłumacz, proszę Państwa, dlaczego nie chcieli z matką pracować? Przez tą łatkę właśnie. Że co, nie, że to jest niedobrze, że matka cię wspiera, no, podpiera? No, czy że to. Nie, jest... że ja się wspieram matką, wiesz, Aha, no to rozumiem. jest. To... A teraz ci przeszło, tak? Teraz mi przeszło. Rozumiem. Teraz pomyślałem, zdesperowany jestem. <noise> Posłuchaj, e, podstawą naszej mm -hmm. wspólnej egzystencji, synku. Mm -hmm. powietrze e, Poza powietrzem, oczywiście, jest. Mm, gry komputerowe. Możesz się przestać wygłupiać. A kokaina. Też nie. Akurat to nie. G Coś jeszcze. Miłość to zwierząt? Też. Dobra, e, rozmowa. Całe życie. Fuck, okay. to nawet, <laughs> nawet jak już chciałem zgadnąć, to bym nie zgadł. Całe życie rozmawiamy. Mhm. Właściwie oparliśmy nasze dobre relacje, bo uważam, że mamy świetne mhm. relacje e, matko-dzieciowe, z, z powodu rozmowy wszystko mhm. się wzięło. Rozmawialiśmy z Tobą, kiedy byłeś bardzo mały, i zawsze to była najważniejsza część naszej komunikacji. Wszystko sobie razem objaśnialiśmy, począwszy od Twojej znajomości świata. Kiedy dorosłeś i jesteś już samodzielnym dorosłym człowiekiem, wyprowadziłeś się z domu, nasza rozmowa nigdy się nie skończyła. Rozmawiamy na jakie tematy? Hmm, po pierwsze powiem, że jeśli będę więcej mrugał i będą mi leciały do oczu, to nie wzruszenie, tylko ta ściana. Klimatyzacja. Za, 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 ściana za sobą. E, e, Jakie było pytanie? No wiesz co? Wiesz, no, o nie, czym, czym rozmawialiśmy? Nie, Przez całe być życie. Ojej, po, po Oj, gwiazdunia. E, o czym rozmawialiśmy? Całe no. życie. Właśnie o popkulturze. Przede no, wszystkim. Ja pamiętam, że nawet jak. To jest coś, o czym chyba wspomniałeś nawet wczoraj. Nawet jakbym mały i zaczynałem się interesować, to, to ci musiałem przedstawić wszystkie Pokémony. Byłem ja jednym z tych dzieci. Nie, może nie 151, ale, ale byłaś. Nie może chcesz to ze swojej perspektywy opowiedzieć ze mną, jakbym byłem siedmioletnim dzieckiem w kinie. I, Musisz mnie kompromitować publicznie? No, to, jak chcesz, to ty do końca ja nie będę. I całe życie było tak, że interesowałem się tym, czym ty się interesujesz. Ja zoszczę Świetnie. w Interesowałam się jako, że zmienność u młodych ludzi, a dzieci szczególnie, jest ciągła. Różnymi dyscyplinami sportu, różnymi filmami, różnymi aktorami, fascynującymi zjawiskami w kulturze, różnymi zabawkami, to moją zasadą, którą wzięłam od mojej mamy, było to, żeby zawsze interesować się tym, czym interesuje się Twoje dziecko. Dzięki temu nawiązujesz relacje ze swoim dzieckiem głębsze, znasz jego świat, rozumiesz go, masz o czym rozmawiać, mhm. właśnie. Nic Ci nie zaskakuje. Rzeczywiście, Pokémony, nie powaliły. No, przyznam szczerze, zasnęłam w kinie. Myślę, że też chrapałam, bo Kuba mnie trącał w sposób niezbyt delikatny i uważał, że przyniosłam mu straszny wstyd. Pokojony mnie trochę nudziły, ale inne twoje zainteresowania raczej otwierały i pobudzały mój świat niż powodowały, że się nudzę albo udaję tylko, że się naprawdę interesuje tym, co robisz. Mhm. A, A ty to... się interesujesz tym, co ja robię? Albo A... tym, co mnie interesuje? Staram się, staram się. To... Mam nadzieję, że masz takie wrażenie. Tylko, że moje rzeczy są... Pojadę trochę po sobie. Mniej ambitne raczej niż, niż twoje, mam wrażenie. Łatwiejsze, ale to znowu pewnie kwestia perspektywy. Łatwiejsze w konsumpcji przynajmniej dla mnie, na pewno. W wiesz też, o co mi chodzi. Czasami ja mam ochotę, jak przyjeżdżam do was i my z mam ochotę na film akcję, a ty byś chciała, wiesz, coś takiego obyczajowego, coś, co powie coś o życiu, wiesz. Tak, 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 tak jak czy... wtedy, kiedy czasami się z moim najlepszym przyjacielem Karolem i, e, i wiesz, i się go tam, no, z, to jak z, zobaczymy jakiś film. Ta, stary, wiesz co? Ale ja bym zobaczył coś takiego fajnego, bym zobaczył. Ja tak nie mówię. No nie, no nie, no nie ale, ale, ale to jest dość blisko. O popkulturze, o filmach, o literaturze, o zjawiskach w świecie kultury, o w fascynujących nas rzeczach rozmawiamy ciągle, prawda? No tak, Polecając tak. sobie wzajemnie rzeczy ze swoich mhm. światów. To jest fantastyczne. Dzięki tobie, ja to powtarzam też na wykładach, bardzo wiele rzeczy nie znałam i poznałam dzięki tobie. Ty jesteś moim przewodnikiem w tym świecie. W świecie popkultury, w świecie gier, w świecie tego, co się dzieje trochę dalej za granicami. Fascynuje cię kultura amerykańska? Która nie jest mi tak dobrze znana jak, jak tobie. Fajnie jest, jak to ktoś prowadzi nas przez mhm. ten świat. Mam kilku takich przewodników w swoim życiu. Jednym jesteś ty, i to może najważniejszy, Marcin Prokop. Mhm. On mi wskazał wiele wykonawców, płyt, muzyki, której trzeba słuchać. Myślę, że to jest świetne, że ludzie dają nam taką szansę wejścia do swoich światów. Ja, to jest ważniejsze jest to, co w, w tym kontekście ty robisz, że, że otwierasz się na te światy. Bo to jednak. Chyba łatwiej, żeby dziecko się uczyło od rodzica, niż żeby rodzic się uczył od dziecka w jakimś stopniu jednak. To prawda, bo za tym rodzice nie zawsze są zainteresowani. To no, nie zawsze są zainteresowani, co ale też. Robi. To chyba może być jakieś przyznanie się do słabości, żeby uczyć się od kogoś młodszego starza. Ja się żeby... uczę tylko on młodszych. Ja, i... ja nie mówię o to, mówię, wiesz, ogólnie, że niektórzy mogą tak to. A powiedzmy tak... Państwo, że jestem stara jak dom Bartek i na pewno w nocy świecę jak próchno. A uważam zresztą, że to jest jeden z elementów młodości. Uczenie się ciągle czegoś nowego. Hmm. Jeśli mamy różnicę zdań, jeśli się nie zgadzamy, a nie zgadzamy się często, co to wtedy? Nie tak chyba często. i często. Poza tym my się teraz nie zgadzali na temat tego, jak Poza tym, zgadzamy, ty no. jesteś jak Stalin, zawsze masz rację. No, uważasz, nie, nie, w swoich sprawach uważasz, co? że coś jest do dobre i godne obejrzenia. Ja w ogóle nic z tego nie rozumiem i uważam, że to jest jakiś pokulturowy bazik. musisz podać jakiś e, konkretniejszy przykład. Bo co robimy, nadzieję, kiedy no, się nie zgadzamy? Wiem, rozumiem o co chodzi, ale no muszę podać konkretniejszy przykład rzeczy, na temat której się nie zgadzamy, bo ja nie pamiętam. W sensie wiem, że udaje nam się jakoś zawsze dojść do. Um, Porozumienia, ale chyba te nasze różnice zdań nigdy nie były na tyle. drastyczne. Tak, chyba, chyba nie. Albo nigdy może nie przedstawialiśmy swoich opinii aż w taki sposób, żeby czuć było jakąś taką, wiesz, wyraźną granicę, czy barierę. Nie pokłóciliśmy się nigdy na ten temat. Nie, na ten temat rzeczywiście nie. Nie kłóciliśmy się wiesz, na takie bardziej może jakieś życiowe tematy. Co prawda. Po podziel to przez 50 względem tego, ile statą się kłóciłem na życiowe tematy. <noise> e, więc i tak tutaj jest super. Ale tak, nie mieliśmy takich właśnie, że ja nie lubię tego filmu. Ej, ja kocham ten film. Ciekawa, czy tak ludzie mają jak my, że sobie przesyłają jakieś fragmenty albo coś, co przeczytali. Chyba nie. Mam, mam wrażenie, że nie. nie, 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 nie albo że koniecznie sami. to zobacz, albo czy, e... widzieli, czy o tym słyszałaś? E, tu to, 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 to jest mój apel, którego może nie umiałem e, na żywo. Tata, trochę rzadziej, błagam cię. Tata, Ale chcesz ojca? Tata za dużo tych Instagramowych rzeczy. Tata nie umie też, nie ma wyczucia. Tata nie wyśle dwa, trzy linki w ciągu dnia, tylko on wyśle trzy linki w ciągu pięciu minut. No. No, ty potrafisz wysłać 10 w ciągu e, dnia. Nie, 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 nie. Jakichś fascynujących nie, rzeczy. Nie, nie. O, widzisz? To, czy to nie jest słowo klucz? Co innego, wiesz? O, a spójrz na ten poradnik, jak ten facet robi pompki. A, a co innego, kiedy ci wysyłam e, tą e, babkę wczoraj, co ja ci wysłałem? Co to była? E, ta babka, która od AI... A cholera, już nie pamiętam. Ale wiesz, o co mi chodzi. Był kin. Ostatnio mi wysłałaś link do tego, jak gry działają i jaki wpływ mają na rynek azjatycki. To było też fascynujące. Nie wiedziałam, że, że, że to jest tak ogromny rynek. No widzisz, o właśnie, takie Ci, rzeczy. Nie pamiętam. nie pamiętam. No właśnie! Kto wysłał mi dużo? Ty! No dobra, może i tak. Jak się rozmawia z rówieśnikami w twoim wieku, a ze starą matką? Jest jakaś różnica? Nie, jest taka duża, wiesz, że jak jeszcze mieszkałem z wami, to moi to zawsze się ożywiali na wasz widok, bo wiedzieli, że pogadacie trochę na temat polityki obecnych wydarzeń i będzie śmiesznie, ale w ten nierzenujący nie sposób na szczęście. Więc nie czuję jakiejś takiej dużej różnicy. Chcesz budować całą tą rozmowę na temat właśnie relacja dziecka? dziecko? Nie, chcę powiedzieć o tym, że można rozmawiać ze swoim dzieckiem o różnych sprawach, Lęda, nawet jeśli jest stare jak ty, <grym> że rozmowa w ogóle jest najbardziej podstawową zasadą każdego związku, a związku między rodzicami a dzieckiem również, że w ogóle o tym zapomnieliśmy, mhm. I że nasz podcast to jest właściwie spotkanie dwóch światów, Twojego i mojego i naszych zainteresowań. Mhm. I nasze gości, bo mhm. raz twoi, raz moi, żeby pokazać, że e, koniecznie trzeba się interesować światem dookoła, bo on jest e, fascynujący i niezależnie e, kto proponuje to spotkanie i z kim. Mhm. E, Trzeba podejmować i uczyć się często nowych rzeczy, otwierać oczy na nowe tematy, spotykać gości, których bym nie spotkała w swoim nawet w zawodowym życiu, mm -hmm, gdzie spotykam mm -hmm. tych gości. Ja na pewno nie na tak długo. Chcesz, jak już przy tym jesteśmy, przelecieć kolokwialnie mówiąc przez listę gości i e, wspomnieć o tym, czego właśnie się... Po pierwsze, to... weszliśmy do świata gier, który jest tobie bardzo bliski. No tak, tak. To stosunkowo e... niedawno, teoretycznie. E, tak. I e, zobaczyłam, jaki to jest. Po pierwsze, jaki to jest biznes, po drugie, jaka to jest bardzo twórcza praca. To nie są strzelanki i zabijanki, to nie są tylko i wyłącznie. Są, e... ale idzie za tym coś więcej. Coś jest więcej. To, jest to trudne tr 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 do ogarnięcia po prostu. Bo, bo Ale jak to się tworzy? Ile hmm. ludzi to robi i co jest najważniejsze patriotycznie teraz, jak duże sukcesy Polska ma w grach. Mówimy o naszych sukcesach w sztuce filmowej, w sztuce, nie wiem, operatorskiej, aktorskiej, w naszych sukcesach za granicą, w różnych dziedzinach, a o tym mówimy rzadko. A to nie dość, że generuje pieniądze, to jeszcze przynosi prawdziwe sukcesy polskim twórcom no gier komputerowych. To kwestia, tak jak właśnie podczas tego odcinka mówiliśmy, że czy to raczej chyba sam Tymon nawet wspomniał, czy albo to nieważne, że brakuje przy, przy tych grach polskich, czy zagranicznych, nieważne, często jednej twarzy, która jest. Nowoczesne gry, współczesne gry, takie jak nasze, jak Dying Light, to są tak naprawdę ogromne projekty, które angażują no, kilkaset osób. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że gdzieś tam trochę takiej swojej energii, swojej kreatywności do Dying Lighta 2 to przyłożyło z 500 osób na przestrzeni ponad pięciu lat. I chyba przez to, że tak dużo jest tych twórców, a nie ma jednocześnie takiej jednej osoby, którą można byłoby wskazać, że to jest właśnie ten taki celebryta jakby tego, tego projektu, to, to może dlatego te osoby nie są aż tak znane. No bo jednak w przypadku filmu mamy reżyserów, Reżyser, czy tak. częściej jednak mamy aktorów, którzy promują film. Tutaj też możemy mieć aktorów głosowych, którzy promują grę, ale to jednak nie jest to samo. Oni nie mieli aż takiego... Nie, nie mogło się wypowiedzieć w tym samym stopniu o, o, o projekcie. Ten, ta rozmowa jest przykładem tego, że ja niewiele na ten temat wiedziałam. Poza tym, że znam i wiem, w jakie gry grasz, albo jakie są teraz fascynujące na rynku, albo które odniosły sukces, że można się czegoś interesującego dowiedzieć nawet o świecie, który pozornie mnie nie interesował. Nieprawda, odwołuję to, odstukuję. Jestem absolutnie zafascynowana tym światem i teraz troszkę inaczej na gry będę patrzeć. Mm -hmm. e, obejrzeliśmy sobie też z bliska, no, Nowe technologie, bo nas bardzo interesuje, w którą, stronę w którą stronę świat pójdzie. Czy ta technologia jest nam przyjazna, czy jak w filmach science fiction w jakimś momencie obróci się przeciwko nam? W ogóle nie o tym była ta rozmowa, prawda? Mm -hmm. Tylko o tym, jakie szanse nam daje i jakie możliwości nam daje. Tak, to było trochę bardziej. Na, ja czułem to jako analizowanie i przekładanie trochę na inny język tego, o czym rozmawialiśmy dotychczas. Rozumiesz? O tym nie, bardzo. nie bardzo. Tłumacz. E no to właśnie w skrócie było to, to, to było tłumaczenie każdego z tego aspektu, przekładanie to najbardziej ludzki język, e, poprawianie błędów percepcji może jakie mamy w patrzeniu na, na poszczególne rzeczy. Więc... Ale o zagrożeniach też mówiliśmy? E, tak, też nie, to, tak, zdecydowanie też mówiliśmy, ale to, to jest też ten jeden z tych tematów, że wiesz, minęło ile par tygodni od tamtego odcinka tyle. Nowych. Znów się tak, zadziało. Strasznie dużo nowych rzeczy się z AI pojawiło nowych. Strasznie dużo. Czy w świecie właśnie G, czy w świecie tam filmu, czy jakieś tam polityczne rzeczy, jeszcze już nie pamiętam. Masa artykułów. Czy to, co nawet ci podsyłałem z tymi sztucznymi inteligencjami, które dostają ciało no, tak jakby od swoich wynalazców po to, żeby ja bym lepiej Ja żeby dostały to ciało tego ludzika. Tego takiego no, uśmiechającego się. jaki uroczy. Chciałabym, żeby moja sztuczna inteligencja przychodziła do mnie w takiej postaci. I przy okazji, wiesz, no, śledziła wszystkie ruchy i zapamiętywała wszystko. I tak, śledzi. Co no tak, no tak, ale. Mówiliśmy też o niebezpieczeństwach związanych z wyborami, gdzie można dokonać manipulacji, która wpłynie na losy kraju świata. Ale to, co dziś się dzieje już w przypadku kampanii wyborczej, to w jaki sposób e, widzę wpływ e, sond, e, tego, co się dzieje na TikToku, na e, sondaże wyborcze, to jest już przykład e, algorytmów i wpływu algorytmów na wyniki wyborów, moim zdaniem. No to, to, się to się już dzieje podobnie. No to się nawet, przecież sytuacja się rozwinęła o to, że Trump został chyba musi chyba, nie Boże, nie Trump, Fox News musi zapłacić tym firmom, które tworzą maszyny do głosowania za, za oczynianie ich wizerunku, bo Fox News twierdził, że te maszyny mogą być używane do nielegalnego głosowania, czy też do Niech manipulacji. Właściwe. Tak, i bo chyba w... To nie pierwszy kłopot Fox News. Tak, ale udało im się z 5 miliardów na 750 milionów ten. Więc... Zniszczyć. Ale chwilę potem mają pozew właśnie od drugiej firmy, która robi te, te same maszyny, więc znowu wszystko to, to jest ciekawe, że wszystko na, na, na temat czego mówimy, to są tematy, gdzie mija parę dni i. I, I znowu jest tak, zmiana. Coś się nowego pojawia, coś się nowego rozwija. Mówimy także o tym, co mogą znani. Mm. Że mogą wszystko tak naprawdę i jako e, ich widzowie, wielbiciele, f, fani, wybyczymy. Wybaczymy im naprawdę bardzo wiele, łącznie z przestępstwami. To był temat chyba, który mi najbardziej został, Szymując w głowie, Z tego powodu, że miał ten, wiesz, taki ładunek etyczny, że cały czas myślę, czy pójść na tego flasza, czy nie pójść na tego flasza, komu wkładam kasę do portmonetki i co ważniejsze kiedy wkładam tą kasę do czyjejś portmonetki, co to mówi, wiesz, co... A raczej jak ta duża korporacja to odbiera właśnie, czy ta Wytunasz duża co jest z tym flaszem, bo nie każdy musi wiedzieć. Eee, czy, czy Warner Bros. odbierze mój e bilet na flasza, że tak powiem, jako akceptację tego, że Ezra Miller tam ma porwania, jakieś inne dziwne rzeczy na koncie, e mniej lub bardziej udowodnione, i nagrania, gdzie poddusza, czy tam uderza fanów nie pamiętam dokładnie. No, nieetyczne zachowania, absolutnie. Nieetyczne, tak, więc znowu pytanie... No i pójdziesz, czy, tym... czy nie pójdziesz? No, nie wiem właśnie, no wiesz, no... Bo dla mnie to jest złożona sprawa, bo e, zawsze się patrzy, wiadomo, na kontekst, a Ezra Miller to nie jest aktor, który raczej przed Flashem i nie wydaje mi się, żeby po flaszu też to się miało zmienić, który jest jakimś pierwszym nazwiskiem najczęściej na plakacie. Myślisz, że ludzie naprawdę będą się tym zajmować, czym kogoś podduszał, czy nie. Pójdą na film, bo chcą zobaczyć flasza. No może, ale chyba przed. Na pewno przed każdą rzeczą, nawet jeśli koniec końców podejmiemy inną decyzję i pójdziemy na film, to chyba warto się przez chwilę chociaż zastanowić. Już nawet nie. Nie po to, żeby podjąć inną decyzję, że tak powiem, tylko dla samego zastanawiania się, dla samego przyjrzenia się jakich, wiesz, swoim wyborom, No tak, temu, tego, co temu co siedzi w sercu, wiesz, i, 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 i co nami rusza, ale taka jest prawda po prostu, że e, znowu każda sytuacja jest inna i, i spojrzeć w głąb siebie i pomyśleć, czy. czy czy to, co on robi. Ja to popieram. Tak, czy ja to popieram i czy uważam, że kupienie biletu na ten film będzie oznaką tego poparcia, czy, czy raczej nie? Nie ma prostych odpowiedzi. Nie można powiedzieć, tu jest twórczość, tu jest autor, dwie zupełnie różne rzeczy. Bo czasem tu jest twórczość, tu jest autor, a czasem twórczość i autor są obok siebie. A czasem nawet twórczość jest zupełnie inna od poglądów autora. Ale pieniądze, które płaci za oglądanie czy czytanie, czy kupowanie gadżetów. Idą prosto do autora. I to też jest problem. Mówiliśmy też o zwierzętach, też w kontekście popkultury, bo kochamy wszystkie filmiki z małymi szczeniaczkami, które robią oczy Szreka. Nie, kota Szreka, przepraszam, Aha. czy kota w butach. Bardzo się tym fascynujemy. Najwięcej jest takich filmików w internecie, ale na co dzień zwierzęta traktujemy w Polsce jak rzeczy. Mówiliśmy także o tym, że warto by było wpisać prawa zwierząt do polskiej konstytucji, że wstyd, że to do tej pory jeszcze nie zostało zrobione. Jako, że jesteśmy zwierzylubami, obydwoje. To uważaliśmy, że też w kontekście tych naszych uwielbień popkulturowych, pięknych przedstawień w filmach, warto pochylić się nad losem zwierząt w Polsce. I dlaczego je tak źle traktujemy? Naszym gościem był absolutnie fascynujący, Marcin Kostrzyński, który o zwierzętach mówi tak, że można go słuchać godzinami. Jest nowym Panem Sumińskim, tylko nie strzela, bo przestał być myśliwym. Ja już zwierzęta zmieniły mnie niezwykle pozytywnie. Myślę, że żaden człowiek nie zmienił mnie tak pozytywnie jak zwierzęta ja im tak wiele zawdzięczam i to że jestem teraz takim trochę przekaźnikiem. postaram bo, bo się być takim pomostem pomiędzy światem zwierząt raczej. no tak żeby opowiedzieć o nich tak jak jest naprawdę bo ludzie myślą że że one są takie gorsze od nas a myślę że wręcz przeciwnie w wielu wymiarach one są bardziej sprawiedliwe są lepsze i zarówno te dzikie jak i te nasze domowe kochane Mówiliśmy też o kupie nie śmiej się. E, śmiej się bry, cieszę się, że pominąłeś e, moje komentarze do tem, film, tematu zwierząt, bo e, wszystko przejechałaś, nie miałbym nic co tam do dodania. Dzięki. To teraz Kupa, to e, tyle o Kupie. Kupa to jest to ciekawe i ja serio użyję jeszcze raz tej swojej analogii, bo jak znajdę dobrą analogię, to jej się trzymam, że, że tak bardzo jesteśmy zafascynowani tym umysłem. Czyli kosmosem, a nie chcemy się skupić nad jelitami, czyli, czyli oceanem. Znowu biorę tę analogię, bo ona jest dobra, bo ona rzeczywiście pokazuje to, że mamy coś, co mamy niewyeksplorowane, co jest bliżej i może w jakimś stopniu. Powiedzmy, mniej złożone czy trudne do e, zbadania, nie, nie przyglądamy się temu, a przyglądamy się temu, co, e, co mamy w środku. Ani mózgu, ani jelit nie znamy dobrze. No tak, a bo... między mózgiem a jelitami jest łącznik. I mhm. nie jest to nie są to tylko flaczki, które łączą e, e, te dwa elementy. Mhm. Tam właśnie produkuje się bardzo dużo substancji, też neuroprzekaźników, które zawiadują tym, co się dzieje w mózgu. Na przykład serotonina jest przede wszystkim produkowana w jelitach. Wiele się tam dzieje takich kosmicznych rzeczy mm. i bardzo wpływa e, na to, jak się zachowujemy, jak żyjemy, jakie mamy zdrowie. A my w popkulturze w ogóle, przepraszam o kupie, nie mówimy. No tak, to jest, e, kupa to, może być tylko śmieszna. To, to jest ten wątek, który nam jeszcze dostał, mam wrażenie, że trochę e, kupę, pierdy, e, Synku, no to jest i wszystkie inne program. płyny ustrojowe powinny być przez nas zanalizowane w którymś odcinku. Nie? Nie a my już... uważamy, że tego nie ma. Jest parę rzeczy, które w ogóle odsunęliśmy. Tak? Mhm, te wszystkie wydalnicze ale, rzeczy, ale tak śmierć wiesz, też odsunęliśmy. Tak samo w kącie, pod, pod kątem zwierząt, jak mówiłaś o tym odcinku, no to odsunęliśmy też od siebie to, że zwierzęta domowe też są zwierzętami, a to uparcie z racji moje doświadczenia po spacerach z moim dużym psem powtarzam, że dużo właścicieli psów nie rozumie zupełnie tego, że psy są też zwierzętami. W sensie, oczywiście, że wiedzą to. Ja nie mówię, że są e, głupi. Ale nie uczłowieczają mają... za bardzo? No, trochę, nie A nie, nie czujesz trochę tak? Że, a ty nie uczłowieczasz, prawda? Że, nie, ale, nie, ale wiesz... nie Rozmawiasz o tym, nie, ze swoim ale, psem, to ale, przecież nie, nie jest choroba. Nie, mówimy o, wiesz, o innych typach uczłowieczania. Nie? To, ja nie mówię o antropomorfizacji. Tylko i wiesz, o czym? I, nie mówię o, o tym, że kiedy pies zawarczy wśród innych psów, to od razu jest ojej, ojej. Trzeba zabrać, to jest wiesz, agresywny pies. Czasami pies wy, wyznacza innemu psu w ten sposób granicę. No może bo, po prostu nie poznaliśmy zwierząt dobrze. To, to nie chcemy to, ich poznać. No tak, nie, nie chcemy poznać znowu, moim zdaniem, tej zwierzęcej części, bo to jest część, nad którą nie mamy kontroli. To prawda. Dlatego też uczłowieczamy, bo to daje nam jakieś większe poczucie kontroli z, z zwierzętami. Się boimy tego zwierzaka w zwierzaku. Chcemy to przytemperować każde tego złe zachowanie. I wiadomo, trzeba temperować złe zachowania w psiaku, ale nie wszystkie zwierzęce. Cechy. Tak, dokładnie. O czym jeszcze mówiliśmy? E, pe, 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 pe. Podkolorowywanie biografii i zdarzeń. O, to był piękny temat. Tak, też. to prawda. Ale tutaj też, też czuję, że jeszcze mogliśmy opowiadać, bo. Co i to dobrze, że masz niedosyt po tych rozmowach widzę. No, no tak, no, bo zawsze są wiesz, jakieś przykłady, które potem się pojawiają w głowie, po tym jak już wyjdziemy z z studia. My mówiliśmy o tym, że ludzie znani. Często wymyślają różne rzeczy, mhm. tworzą e, biografie alternatywne, kłamią, zmyślają. E, często po to, żeby wypromować swoją twórczość, ale także po to, żeby siebie przede wszystkim wypromować. E, że my to łykamy jak pelikany i w ogóle nam mhm. to nie przeszkadza. E, I większość osób ma wyższą samoocenę, niż, e, niż na to zasługuje. I dzięki temu jesteśmy normalni, bo gdybyśmy mieli niższą samoocenę albo m, taką, na jaką zasługujemy, to wielu rzeczy byśmy się nie podjęli e, i ludzkość. Nie zaszłaby tak daleko. Jeśli pojawia się na przykład biografia kogoś, kto trochę obnaża e, takie biograficzne kłamstwa i kłamstewka, to my jesteśmy raczej oburzeni na człowieka, tak, który tak, tak. stworzył tę dobrą biografię. Nie szukamy prawdy. Ona nas w ogóle tak naprawdę nie interesuje w wypadku osób znanych i kochanych. No to nie tylko w sposób, nie tylko w przypadku osób znanych i kochanych. To chyba kiedy jesteśmy, tak jak trochę mówiliśmy przy okazji właśnie cancel Culture, czy raczej pani Kasia mówiła, że jesteśmy zainwestowani w te osoby, że te. To, jak te osoby są postrzegane, trochę reflektuje na nas, na nas samych w, w jakimś stopniu. E, więc ja mam no, tutaj parę takich zagadnień, e, takich, które sobie wypisałem zawczasu, e, o których moglibyśmy właśnie teraz pogadać na taki, e, na taki jeden na jeden. Proszę bardzo. Ja mam na przykład właśnie trzy e, zagadnienia typu, czy możemy gadać na każdy temat, czy tylko osoba, której bezpośrednio dotyka sytuacja, może się mm, wypowiadać. A, możemy na, na, my możemy gadać na każdy nie, temat. Chodzi mi my jako, tu wiesz, a, po, polecę górnolotnie, my jako członkowie społeczeństwa. Nie my jako, wiesz, te dwie osoby, które teraz siedzą przy, przy, przy stole, ale my, czy każdy, czy każdy człowiek może się wypowiadać na każdy temat, nawet jeśli ten temat jest bardzo osobisty w stosunku do kogoś innego, a nie w stosunku do osoby, która Człowieku, się wypowiada. masz jakieś moralne problemy. To, to, to internet ze mną. E, no, internet robi. pokazał, że możemy gadać e, na każdy temat, i, o każdym i nie ma żadnych granic. Nie, internet bo, nie, jest inter chyba internet taką jest wolnością. Właśnie, dla mnie to ja to widzę zupełnie inaczej. Ja no to widzę, że internet e, daje tylko mm, pozory wolności. A tak naprawdę, w internecie e, chodzi o to, żebyś myślał tak, jak e, myśli e, większość przedstawicieli internetu w danym miejscu internetu, że tak powiem. Przynajmniej ja to zawsze tak e, czytałem. Nie rozumiem. Jest... E, jest taki filmik takiego youtubera, którego bardzo lubię. To jeden z tych youtuberów, co ci mówiłem, że ty go nie kojarzysz i pewnie nikt tutaj go nie kojarzy ani w promieniu 500 metrów, ale to jest gościu, który ma 11 milionową widownię. Gratulujemy. Ale nie, to jest, to, to, to jest fajny komentator i komentator, komentował taki przebieg komentarzy pod jednym filmikiem. I ten, i ten przebieg komentarzy pomiędzy tymi dwiema, trzema osobami był tak zajadły, tak po sobie jechali, przez 200 czy ileś wiadomości, wjeżdżali na siebie w każdy możliwy sposób. Były pasywno-agresywne komentarze, agresywne komentarze, nieważne. I kiedy on powiedział, że to są komentarze pod filmikiem z muzyczką z jakiejś gry, jedna osoba się po prostu na początku powiedziała, że eh, to moja ulubiona piosenka. Po czym ktoś powiedział, Pff, to jest twoja ulubiona piosenka? chuja wiesz. Przepraszam za e, wyrażenie, ale chuje, wiesz i e, ja będę się z tobą kłócił. I te osoby się kłóciły, kłóciły do usranej e, śmierci z przeproszeniem. Więc w internecie można się kłócić na e, każdy temat. I internet zawsze mi się będzie jednak kojarzył z miejscem, gdzie ludzie się kłócą, 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 aż e, osoba po drugiej stronie e, komputera e, będzie miała takie samo zdanie jak e, oni. Nie wiedziałam, że ty tak patrzysz na internet. Nawet to, co wspomniałem dzisiaj podczas rozmowy z Tymonem, że ci Włosi, którzy rzucili się masowo na serwis Metacritic, żeby obniżyć ocenę od użytkowników Dying Light 2, bo nie było włoskiej wersji językowej. Mi, mi właśnie z tego typu akcjami kojarzy się internet. Czekaj, ty żyjesz z internetu. Żyje, może nie, na pewno wiesz, z mediów społecznościowych, jak sama wiesz, ale żyje właśnie tak, z obserwowania tego typu rzeczy. Wiesz, na przykład była, widziałem filmik, jest taka znowu dość popularna influencerka, która zrobiła materiał na temat tego, że jak mieszka w Nowym Jorku, to budyn, w budynku, w, w apartamencie, nie w apartamencie proszę, w sklepie pod nią dudniła bardzo głośno muzyka i że już od tygodnia w, w, inni sąsiedzi to zgłaszali, że ona też zeszła na dół, żeby porozmawiać, e, zarejestrowała tą rozmowę. Bardzo nieprzyjemna była ta babka w tym sklepie, to był odziwo, e, nie, nieważne z czym to był sklep, Be, bardzo była niemiła w każdym razie ta babka i z ciekawości, nie było to nigdzie wspomniane, ale z ciekawości, ponieważ była podana nazwa tego sklepu. Musiałem, zerknę, jakie teraz ma ten sklep opinię, po tym jak ta babka z wielomilionową widownią zrobiła na ten temat materiał i podkreśliła w komentarzu: Nie e, róbcie nikomu nic złego, bądźmy dla siebie mili. E, to coś ma jedną gwiazdkę i wszystkie te opinie to są opinie, były wtedy opinie, jak to przeglądałem o którejś godzinie w nocy na spacerze z psem, e, to wszystko były opinie osób, które e, się pojawiły w ciągu paru godzin. I dużo tam było, o, bo moja przyjaciółka zeszła na dół i kto się opieprzył, to wszystko byli fani. Tej dziewczyny, która nawet prosiła, żeby nie robili czegoś takiego, a oni i tak zrobili coś takiego. I jest oczywiście we mnie miejsce na to, że jest jakaś drobna satysfakcja, bo ta babka z tamtego sklepu rzeczywiście wydawała się być, przepraszam, zązą, bo główny argument na to, że, oh, że ta babka z mieszkania wyżej się nigdy nie przyszła przedstawić, ale. To jest dla mnie taki klasyczny przykład pokazania, że siła internetu czasami może pójść za mocno, za daleko w drugą stronę. Tu nic się. Nie stało takiego strasznego. To nie jest tak, że ta babka. A można zniszczyć kogoś, tak, absolutnie. że babka wycisnęła osobę bezdomną poza sklepią, jeszcze kopnęła w tyłek czy cokolwiek. Nie, no tu też było coś mocno nieeleganckiego, ale mówię, teraz musimy czekać, czekać musimy, na, na to, żeby Google zainterweniował pewnie i żeby ściął tę opinię, bo w takich czasach żyjemy, że ludzie będą wystawiali jednogwiazdkową opinię, czy. Grze za brak włoskiego, czy e, sklepowi za to, że grał głośną muzykę. Nie lubisz internetu? E, nie lubię, kiedy robimy coś bezmyślnie w internecie, a to jest bezmyślne działanie. To jest e, e, działanie podobne. Tak, pędłowiec. I to pęd owiec, któremu się wydaje, że nie jest pędemowiec, że robi coś słusznego albo że działa w jakiejś sprawie. A, a tak naprawdę chcą być właśnie. Częścią pędu Owiec, żeby och, ra, razem kogoś. Tak, do, dotarliśmy, ale, ale nam się to udało. Co innego, kiedy ludzie wystawiają jedną gwiazdkę TikTokowi e, tam w Indiach czy gdzieś tam, bo mają dość aplikacji i o nie, kogo to zaboli, ale co innego, kiedy to jest jakiś tam sklep prywatnej osoby i, i mówię, i, i w ciągu jednego dnia, w ciągu paru godzin e, reputacja sklepu taka, a nie inna, nie wiem, jaka była przed. Musimy tak, zrobić rozmowę o komentarzach w internecie. Czemu nie masz mediów społecznościowych? Czemu nie masz mediów te społecznościowych? Ale ty czemu nie masz? No, nie, nigdy nie umiałem, chyba to jest odpowiedź, którą zawsze najczęściej podaję, bo już sam czasami nie wiem, ale głównie to jest to, że nie umiałbym wiesz, rzucać zdjęć samego siebie, mówić o samym sobie. Ale nie, co nie lubisz inny? siebie, czy o co chodzi? Nie, nie, to nie jest... Nie lubię, lubię epatować bardziej rzeczami, które... Które mnie określają, niż. Niż zdjęcie w windzie. Niż, tak, 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 dokładnie. Nie masz windy poza tym. To, to też, to też. Ale nie, no po prostu mówię, nie, nie, nie chciałbym nigdy wstawiać własnych serfików. Czułbym się z tym. No ale przecież I... możesz robić inne rzeczy. Wiem. Wie, Pokazywać ale... te które, rzeczy, które mi pokazujesz, fascynujące, fascynujące ludzi, których ale... podkrywałeś. No może, no może, ale to wtedy już się wydaje być mniej mediami społecznościowymi. Właściwie osoby tylko jakąś. Um... Wiesz, furtką do rozprzestrzeniania własnych poglądów, co też nie jest złe, teoretycznie. Rozmawiając ale w momencie, robiąc ale w podcast, momencie, też rozpowszechniasz swoje no poglądy. No tak, ale jest różnica między właśnie, wiesz, takim content creatorem, który rozpowszechnia je wszędzie poprzez media społecznościowe i płacne, różne e, filmiki i promocje się pojawia na eventach, a, a co innego jest po prostu to, że ja mam silną potrzebę. Wygadania wszystkim dookoła, co lubię i czego nie lubię. To jest bardziej tego kwestia. Ja zawsze byłem, wiesz, chodzącą poradnią dla wszystkich dookoła i recenzją rzeczy, które widziałem, i nakłaniaczem. Poradnia, jak się nazywa nasz podcast? Welcome w Popkulturze. Oby już tak zostało. Mi się podoba. Mi się też podoba. No A, to. Okay. Wcześniej wydawało mi się, że było trochę inaczej. Że ja to wymyśliłam. No tak. Po czym powiedziałaś, mmm, nie jestem pewna co do tego tytułu. I mieliśmy miesięczny ta... Wolałbyś taki tytuł Welman i Welman z półka Chcesz taki? Nie, wolę mmm. Kropka, kropka, kropka. Welcome w popkulturze. Welcome w pop Takie wiesz, takie niezdecydowane jak... Welcome w popkulturze. Mhm. Zapraszamy. Dorota Welman. Jakub Welman A, ja za, za poważnie brzmiałem? Kuba Welman, normalnie.